Witamy wszystkich serdecznie w tym powiększonym składzie. Mamy tutaj na sali finalistów konkursu matematycznego dla gimnazjalistów Żyjemy wśród liczb. Oklaski dla tych uczniów. Witamy również opiekunów, nauczycieli, którzy przygotowali, pomagali w tym konkursie. Również mamy tutaj finalistów konkursu matematycznego dla szkół ponadgimnazjalnych. Wami się zajmiemy o godzinie 13. Również waszymi nauczycielami. W naszym gronie chcieliśmy powitać panią prorektor dr Irenę Sorowicz. Tą część poprowadzi pani Helena Targońska, która razem z panią Dorotą Pawłowską organizowała ten konkurs i o szczegółach i finalistach, laureatach poinformuję teraz. Dziękuję bardzo. Dodam tylko, że współorganizatorem jest również pani Grażyna Lefferbein z gimnazjum nr 4, pani Beata Szczudnińska z gimnazjum nr 9. Proszę państwa, konkurs Żyjemy wśród liczb odbywał się po raz 16. Jest nam bardzo miło, że uczniowie gimnazjum co roku w technicznym gronie przybywają, żeby mierzyć się w potyczkach matematycznych, że to grono matematyków nie zmniejsza się, mam wrażenie, że rośnie, że ciągle uczniowie chcą bawić się matematyką. Myślę, że wszyscy, którzy tutaj jesteście zwycięzcami, bo jesteście najlepsi. Spośród was musieliśmy wybrać tą ścisłą czołówkę. W tym roku w konkursie wzięło udział 67 uczniów z 11 gimnazjów. Jest nam bardzo miło powiedzieć, że poza gimnazjami Elbląga w konkursie biorą również udział uczniowie z gimnazjum z Gronowa Elbląskiego, z Gronowa Górnego, z gimnazjum nr 2 w Braniewie i z gimnazjum nr 1 w Pasłańku. I myślę, że czas już na podsumowanie. Dodam tylko, że konkurs Żyjemy wśród liczb jest objęty honorowym patronatem prezydenta miasta Elbląga oraz rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. I nagrody, które za chwilę wręczymy, ufundowane są właśnie przez patronów honorowych, a również przez Radę Rodziców poszczególnych gimnazjów i Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Poproszę koleżankę, czy mogę prosić panią rektor o pomoc we wręczeniu nagród? Zapraszamy finalistów, zapraszamy laureatów, uczniowie klas pierwszych. Pierwsze miejsce Wiktor Guzowski, gimnazjum nr 3 w Elblągu. Zapraszamy. Drugie miejsce Kacper Aleksandrowicz z gimnazjum Gronowa Górne, ale już nagrodę odebrał, tak, ponieważ musiał. Trzecie miejsce Katarzyna Pęszyńska, gimnazjum nr 2 w Braniewie. Gratulujemy. Laureatką pierwszego miejsca w kategorii klas drugich została Zuzia Stankiewicz, gimnazjum nr 8. Drugie miejsce Zuzia Stankiewicz, gimnazjum 8. Już idzie Zuzia. Drugie miejsce Marcel Zieliński, gimnazjum nr 4. I trzecie miejsce Piotr Bieg, gimnazjum Zespołu Szkół Pijarskich. I laureaci w kategorii klas trzecich Krzysztof Pietruszka, gimnazjum nr 3. Drugie miejsce Krystian Wróblewski, gimnazjum nr 8.
I trzecie miejsce również uczeń gimnazjum nr 8, Mark Saunders.